Dobra, to w takim razie ja zostawię pani klucze w doniczce przed domem, bo tak się składa, że spieszę się na rozmowę o pracę. No chyba, że ojciec do tego czasu wstanie i pani otworzy, ale szczerze w to wątpię. Dobrze, nie ma problemu, jakoś sobie poradzę. Dobrze, a jeszcze jedno, jakby ojciec nie wstał do 11, to proszę go obudzić. Ja postaram się wrócić jak najszybciej. Okej, dziękuję również i do widzenia. Siema. Okej. Mam nadzieję, że wziąłeś ze sobą jakieś okręty. Nie mówiłeś nic, żebym coś wziął. No stary, przecież to oczywiste. Kurde, no nic nie wziąłem. No dobra, trudno. Jakoś sobie poradzimy. W końcu w środku mamy spore zapasy. No super, ale ja nie przędzę jeszcze, żeby pić. To co jest za robota, to mi mówiłeś? Właśnie miałem ci mówić. Mówić? Co? Razem z pastuchem przemyśleliśmy sprawę i nie możemy ryzykować. No sorry stary, ale nic dla ciebie nie mamy. Nie ma opcji, żeby dziadek się nie dowiedział. Po prostu nie ma. I mówisz mi to dopiero teraz, nie mogłeś napisać, ja swój czas straciłem. No dobra, czekaj. Skoro już tu jesteś, no to weź na chwilę. Zagramy rundkę, napijemy się. Ja starych dobrych czasów. Przecież wiesz, że jestem finansowej dupie, a ty chcesz, żebym z nami w pokera grał. Stary, stawki nie muszą być wysokie, a pastuch też gra. Nie mówi, że się boisz pastucha. Zobaczysz, jeszcze dzisiaj sporo zarobisz. No dobra, dla mnie jeden, ale tylko jedna rundka. Ale rzeczywiście, słowo się rzekło. A dziadek, rozmawiałeś z nim? Lepiej nie pytaj. Nadal jest na ciebie wściekły. Gdyby ktoś inny odpierdolił taki szajs, już dawno kazałby go zabić. No a tak swoją drogą, to dlaczego go wtedy nie zabiłeś? Przecież wiedziałeś, czym to grozi. Wiedziałem, jak jeden facet miał problemy, nie chciałem być kolejnym. Szlachetnie. A wiesz, co się teraz z nim stało? Co? Damian dopadł go i jego rodzinę na autostradzie. Skurwysyn. No, jak Damian się za kogoś bierze, to nie ma żartów. Ale on przynajmniej wie, gdzie jest jego miejsce. Dobra, koniec tych pogaduszek, chodźmy. No mi skradaj, nie? No. O, są i oni. Witam.
Dobra, jesteśmy. Wreszcie. Co tak długo? Musieliśmy zamienić kilka słów z Rafałem. No. Dobrze, że jesteś. A on co tutaj robi? A co? Nie cieszy cię widok starego znajomego? Mówię, że jakoś nie za bardzo. Cóż za brak kultury. No ale czego można się po tobie spodziewać? Wow, ej panowie, spokojnie, tylko bez awantu. Emocje możecie rozładować podczas gry. Oskar, możemy na chwilkę? Jasne. Siederwał. Musisz mi wybaczyć. Ta nowa robota wszystkich nas doprowadza do szału. Masz jakieś trudności? Można tak powiedzieć. Ale już wiemy, jak wywabić ptaszka z gniazda. Dobra, sprawdźmy. Dobra. Wiesz co robić. Jasne. A kapitan gdzie? Kapitan? Jak gdzie? Tutaj. Co za okręt bez kapitana? A kanapa? Kanapa? Co z nim nie tak? Chodzi mi o to, co na niej leży. A. To nasza nowa działka za nową robotę. A uwierz, żeby wystarczająco, żeby z nas wszystkich zrobić bogaczy. Naprawdę chciałbym, żebyś z nami współpracował. Nawet mi o tym nie mów. A nie bój się. Ja tak w końcu ci wybaczę. Mam nadzieję. Dobra, pastuch, możemy zaczynać. Ale tylko jedna rundka. Jedna rundka. A niech będzie. Oczywiście nie widząc rozgrzewki. Dobra, pastuch, niech ci będzie. Zagram jeszcze rozgrzewkową. Dalej, pastuch, rozdawaj te karty. Nie myj ty już z głowy. Najwyższa pora. To ja zacznę. Wchodzę. Wchodzę. O, dzięki. Wchodzę. Tej, wiesz co? Co? Mógłbyś chociaż postarać się. Ale o co chodzi? No chociaż, że się bawisz, kurczę, a nie takie... Bo mi za mało. Pasuje. Podbijam. Wchodzę. Wchodzę. Pasuje. Ej, no wiesz, no, kurczę, dałbyś chociaż byś udało, i ci należy, żebyś się bawił. Nie tam, co to za zabawa? Panowie, możemy chyba już zacząć grać na poważnie. Sprawdzam. Wchodzę w to. Ja nie mogę. Temu znowu się udało. Farciarz jebany. Spokojnie, pastuch, w następnej rundce ci się poszczęści. Potasujcie karty, ja się idę przewietrzyć. To dobry moment. Namian ma rację. Lepsza okazja się nie przytrafi. Mieliśmy go dać po grze.
Jebią mnie te karty, miej mi to już z głowy. Powiedziałem dziadkowi, że go załatwimy. Wiesz, co nam zrobi, jeśli zawiedziemy? Czyli tak go mamy. Nie ma różnicy, czy zginie teraz, czy po grze. Mówiłem, że będzie tylko przeszkadzać. Spokojnie, Damian. A ja się zorientuję, co ty? Nie zorientuję. No nie byłem tego taki pewien. Nawet nie ruszył piwo. Dupę z tym, sam to załatw. Czekaj, bo to spierdolisz. Dobrze ci radzę, kurwa, puść mnie. A co, była mowa? Ej, kurwa! Świetnie, kurwa, jak z dziećmi? Kurwa, masz. Kurwieru.